Jako użytkownik internetu na pewno spotkałeś się ze skrótami typu OMG, WTF, LOL i tak dalej. Te same reguły tworzenia tego typu skrótów możesz wykorzystać w procesie zapamiętywania informacji w szkole, w pracy, na co dzień. Sprawdza się to świetnie, gdy masz różnego typu wyliczanki, typu wymień funkcję jakiejś rzeczy albo wymień elementy budowy jakiejś rzeczy. No w anatomii jest to, myślę, bardzo fajna metoda, bardzo fajne narzędzie. I dzisiaj pokażę Ci kilka rodzajów akronimów, które mogą Ci się przydać w szybszym nauczaniu się różnych rzeczy. Mam nadzieję, że spodoba Ci się mój patent, a zatem zacznijmy. No ja sobie oczywiście tradycyjnie zacznę od hipokampa. Hipokamp mnie osobiście kojarzy się z hipopotamem przez bardzo podobnie brzmiącą nazwę. I takiego hipokampa wyróżnia trójka elementów budowy. Jest to stopa, koryto i strzępek. I te trzy elementy tworzą nam skrót SKS. I generalnie SKS, jak sobie przypomnisz, to w podstawówce były takie dodatkowe sportowe zajęcia. Szkolny klub sportowy, ten skrót właśnie to oznacza. I taki SKS właśnie może nam przypominać również o stopie, korycie i strzępku. Wobec czego zróbmy sobie taką konwersję stopy, koryta i strzępka na SKS, Szkolny Klub Sportowy. I jeżeli chodzi o ten akronim, to warto byłoby go jeszcze skonwertować na obraz, który uruchomiłby nam taką procedurę, że przypominasz sobie obraz, z obrazu odtwarzasz sobie skrót, czyli ten akronim, a z akronimu wyodrębniasz sobie wszystkie elementy. I ten SKS dla mnie osobiście można połączyć z obrazem piłki do nogi. Takiej klasycznej biedronki na przykład, tak? I ta piłka będzie miała za zadanie odtworzyć nam właśnie ten skrót. SKS, czyli Szkolny Klub Sportowy, czyli stopa, koryto i strzępek. Ale żeby było jeszcze łatwiej, to połączmy sobie hipopotama z tą piłką, więc wyobraźmy sobie, że ten hipopotam żongluje tą piłką, podbija ją, kopie, podrzuca sobie na główce, robi z nią różne akrobacje, różne triki i tak dalej. I w tym momencie, jak sobie otworzysz z głowy obraz hipopotam, który bawi się piłką, aha, czyli elementy budowy hipokampu to piłka to SKS, czyli stopa, koryto i strzępek. Bang! Tak to właśnie powinno działać. Ale co jest jeszcze lepszym utrwalaczem w tym wszystkim, do czego Cię zachęcam? Stworzymy sobie oczywiście mały pałac pamięci, żeby sobie te informacje szybko zakodować w odpowiednim miejscu. Jako pałac pamięci dzisiaj wykorzystamy sobie akwarium. Takie proste małe akwarium, które ma różne charakterystyczne miejsca. I tym pierwszym charakterystycznym miejscem będzie lewy róg. Tam, gdzie jest ta taka, wydaje mi się, szaro-czarno-żółta rybka. Mam nadzieję, że dobrze te kolory odróżniłem od siebie. I tam umieścimy sobie właśnie obraz hipopotama grającego w piłkę, który przypomina nam o tym, że SKS. Stopa, koryto, strzępek. To są elementy budowy hipokampa. I przejdźmy sobie, to był pierwszy jakby rodzaj skrótu, który polega na zamianie właśnie tych elementów w poszczególne hasła. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego rodzaju tworzenia akronimów, więc wykonajmy kolejny krok na drodze ku poznawaniu tych skrótowców. I mamy taki obraz jak mózg z płatkami kwiatów. Dlaczego? Bo przechodzimy teraz do płatów mózgu. Do widocznych płatów mózgu. Mamy ich czwórkę. W uproszczeniu mówiąc oczywiście, bo tam różni biologowie mogą mówić, że tam jest więcej, jest mniej. Nieważne. Na razie skupimy się na czterech. I te cztery płaty mózgowe zapamiętamy sobie w tym momencie, ale troszeczkę inaczej niż jeszcze ten hipokamp i SKS, bo ułożymy sobie z tych liter pewną krótką opowieść. Jeżeli dobrze pamiętasz lekcję biologii, to na pewno przypomnisz sobie, że te płaty to
czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny. I co moglibyśmy zrobić z taką konfiguracją tych liter? Moglibyśmy sobie stworzyć pewną opowieść. Na przykład ciemna cebula słodko pachnie, dlatego że CCSP. C to czołowy, C to ciemieniowy, S to skroniowy i P to potyliczny. I jak sobie teraz skojarzymy te obrazy ze sobą? Mianowicie w ten sposób, że wyobrazimy sobie właśnie taką cebulę, która jest ciemna i interakcję tego mózgu z płatkami z tą cebulą. Wyobraź sobie, że ten mózg z płatkami gdzieś tam na swojej powierzchni podchodzi do takiej cebuli i wącha tę cebulę i mówi, jak ona słodko pachnie, coś takiego. Jest to absurdalne, jest to na maksa takie odjechane i właśnie takie powinno być. Czyli mózg z płatkami reprezentuje nam płaty mózgu. A jakie to są płaty? No to już mówi nam ciemna cebula słodko pachnie. Czyli czołowy, ciemieniowy, skroniowy, potyliczny. CCSP. Bang! Numer 2. Okej. Okay. I teraz w naszym pałacu stworzonym w akwarium umieszczamy sobie drugą interakcję. Tam, gdzie jest ta taka czarna rybka z dużymi ustami. Także zaraz na środku, zaraz na samym dole. I tam jest ta interakcja, że mózg z płatkami wącha słodką cebulę, czyli piękna, czyli ciemna cebula słodko pachnie. Czyli właśnie te nasze cztery płaty. I ostatnim krokiem, jak Ci pokażę, to jest tworzenie akronimów tylko w jednym wyrazie. Nie jest to łatwe, bo nie zawsze trafi się dobry wyraz, ale jest świetny przykład na to, jak można to zrobić. Jest to wyraz Kama Sutra. Kama Sutra oczywiście jest księgą o sztuce miłości, ale jest również świetnym przechowywaczem informacji o częściach, z jakich składa się mózgowie. Dlaczego? Bo K to kresomózgowie, M to międzymózgowie, S może nam reprezentować śródmózgowie, T to tyłomózgowie i R rdzeń przedłużony. Dzięki tej kamasutrze możemy bezbłędnie otworzyć sobie właśnie te wszystkie elementy, które zaczynają się na K, M, S, T, R. Bo bardzo fortunnie właśnie Kama Sutra zawiera w sobie te spółgłoski, które reprezentują nam wszystkie te elementy. No oczywiście eś, es, no nie są to jeden do jednego zgrane elementy, ale to oczywiście w dobie powtarzania myślę, że spokojnie sobie zakodujesz. I umieśćmy sobie taki obraz, że państwo mózgowie, tak sobie nazwijmy te parę mózgów, powiedzmy, że są małżeństwem, państwo mózgowie, szukali jakichś starych części, ale trafili właśnie na Kama Sutrę, na księgę o sztuce miłości. I zaczęli właśnie ją sobie czytać, zaczęli się ją gdzieś tam wdrażać w życie, może nawet tak. I ten obraz przypomni nam o Kama Sutrze i o tym, że Kama Sutra jako akronim mówi nam o częściach mózgowia. Okej. Okay. I kolejny raz zaimplementujmy sobie te części mózgowia, tym razem na samej górze naszego akwarium. No może nie na samej górze, nad tym środkowym elementem ozdobnym. Jest właśnie nasz obraz, gdzie państwo mózgowie czytają sobie tę sztukę miłości, Kama Sutra. I Kama Sutra odtwarza nam właśnie kresomózgowie, a międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie i rdzeń przedłużony. Teraz przejdźmy sobie do takiej małej powtórki, bo chciałbym, żebyś jeszcze raz sobie poćwiczył te wszystkie akronimy. SKS reprezentuje nam strzępek, koryto i stopę. Ja teraz stopniowo odejmę litery z każdego skrótu i prosiłbym Cię, żebyś próbował sobie sam dopełniać po pierwszej literze, co tam jest dalej. Więc usuwam teraz strzępek, usuwam koryto i usuwam stopę. I powtórz sobie wszystkie literki, właściwie dopowiedz sobie po każdej literce, co następuje. Czyli co jest po S, co jest po K i co jest po kolejnym S. I teraz pójdźmy sobie dalej. Jest płat czołowy, płat ciemieniowy, płat skroniowy i płat potyliczny. Czyli zróbmy sobie znowu C, C, S, P.
Okej. I implementujemy to w historię. Ciemna cebula słodko pachnie. Pamiętaj, że mózg sobie niuchał tę cebulę i stwierdził, że bardzo słodko pachnie. No i na sam koniec nasze piękne elementy mózgowia. Kreso mózgowie zamieniamy na K, no i idziemy sobie dalej. Jest M, jest Eś, które zamienia nam się na S, jest T, jest R. I z tego tworzymy sobie Kama Sutrę. A Kama Sutra mówi nam o tych elementach, które właśnie przed chwilą Ci pokazałem, czyli kreso mózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie i rdzeń przedłużony. Wow! I jeszcze raz spójrzmy sobie na nasz mini pałac. Jakbyś powiedział mi, co mówi Ci każde z tych skojarzeń. Ja dam Ci chwilę pauzy i za chwilę sam dopowiem, co tam powinno się znajdować. Zatem z hipopotama, który bawi się piłką do nogi, wyodrębnimy sobie elementy budowy hipokampa. A jakie to są elementy budowy? No takie jak stopa, takie jak koryto i takie jak strzępek. Jeżeli chodzi o obrazek mózgu, który ma płatki kwiatów na swojej powierzchni i wącha cebulę, wyodrębniamy tutaj taki skrótowiec mówiący nam o płatach mózgu, czyli CCSP, czyli ciemna cebula słodko pachnie. I to nam mówi o poszczególnych płatach, czyli czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny. Jeżeli chodzi o ostatni element, czyli państwo mózgowie czytający Kamasutrę pośród jakichś tam części samochodowych na przykład, no to ona nam mówi, ta wizualizacja, o tym, że elementy mózgowia wchodzą w taki skrótowiec jak Kamasutra, który z kolei mówi nam o kresomózgowiu, międzymózgowiu, śródmózgowiu, tyłomózgowiu i rdzeniu przedłużonym. I teraz pozbędziemy się obrazków. Chciałbym, żebyś odtwarzał je sobie z wyobraźni. Powiedz mi, co jest w pierwszym elemencie, co jest w pierwszej lokalizacji tego akwarium. Co było w jedynce? Co było w dwójce? I na sam koniec powiedz mi jeszcze, co było w trójce. Spróbuj teraz bez jakichkolwiek podpowiadaczy wizualnych zrobić sobie podróż od tej lewej dolnej strony przez środkową do samej góry. Ja podpowiem Ci obrazami już tak powoli, że mieliśmy hipopotama, który bawił się piłką, mieliśmy obraz mózgu z płatkami, który wąchał cebulę, no i mieliśmy państwa o nazwie mózgowie, państwo mózgowie, którzy czytali sobie Kama Sutrę. I każdy z tych obrazów mówi nam o pewnych anatomicznych elementach, o pewnych funkcjonalnościach, tak? Także mam nadzieję, że zauważyłeś lub zauważyłaś te zastosowania akronimów. Najlepiej stosować je do wyliczanek, gdy nie musimy bardzo głowić się nad jakimiś skomplikowanymi definicjami, a musimy po prostu coś sobie wymienić, coś po prostu powiedzieć, co zawiera się w czymś. I wtedy akronimy naprawdę spełniają swoją rolę, mimo tego, że są tym prostym wynalazkiem. Ja uważam, że po proste środki należy sięgać, jeżeli tylko dobrze działają. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Maciej Łuczek, kłaniam się.